Jak wyobrażasz sobie sąd ostateczny? O to zapytaliśmy mieszkańców Lublina, Wrocławia i Warszawy. Co na to Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię serdecznie. Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj być może dla niektórych egzotyczna rozmowa, być może nigdy nie zastanawiałeś się, czy znajdziesz się na sądzie ostatecznym i właściwie jak on wygląda. Na początku pokażemy wam sondę uliczną naszych klubowiczów. Serdecznie dziękujemy. A już teraz zachęcam was do pisania komentarzy na czacie i w komentarzach pod programem prosimy o sądę. Jak wyobrażasz sobie sąd ostateczny? No, kończy się życie, staje i są wspominane wszystkie rzeczy, które zrobiłem dobrze i źle. No i która szala się przychyli, tam lecę. To zależy, ja uważam, zależy jak kto żyje. Jeżeli ludzie rzeczywiście są związani z Bogiem, starają się na co dzień żyć zgodnie z regułami Biblii, zasadami biblijnymi, to mają nadzieję na życie, ja wierzę w życie wieczne. Nie wyobrażam sobie. Jakoś sobie nie wyobrażam, tylko zawsze myślę, że jestem grzeszna i do Boga nie pójdę od razu. Nie wiem, boję się. Ja nie wiem, w ogóle sobie nie wyobrażam. Ja też nie, ja wiem jaki tam sąd ostateczny. A nie zastanawiałem się nad tym. Ojejku! No nie umiem sobie tego wyobrazić i powiedzieć, jak mogłoby to wyglądać i naprawdę nie wiem. Wie pani, to mnie trudno wyobrazić. Myślę, nawet nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Zobaczę, jak umrę. W ten czas pani powie, a jak się spotkamy. Sąd ostateczny? No i po prostu sobie nie wyobrażam. Wiem, że będzie to rozliczenie życia ziemskiego. I po prostu czekam na to, jakie nastąpi. Sam jestem ciekawy, gdzie zostanę zaliczony w czasie rozliczenia tego wszystkiego. Sobie zupełnie nie wyobrażam. No mniej więcej tak jak u nas wkrótce będę. To powiedziałem, ja to. Tak. Widać, że to było raczej trudne pytanie dla uczestników sądy. No, Dużo padło takich odpowiedzi, że nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, jakie są twoje pierwsze wrażenia. No bardzo smutne. Bardzo smutne. Zobaczcie, że niby żyjemy w chrześcijańskim kraju, bo tu tak kulturowo katolicyzm zalicza się do chrześcijaństwa, choć jeśli chodzi o przesłanie Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o wierność Ewangelii, o darmowym zbawieniu, no to absolutnie Kościół katolicki zdradził Chrystusa, jest zaprzeczeniem tego, co Chrystus nauczał. No ale taki mamy, że tak powiem, stan narodu i zobaczcie, że ludzie są kompletnie bezradni. Oni w ogóle nie wiedzą. Nie wiedzą ani jak będzie wyglądał ten sąd, na czym będzie polegał, ani nie wiedzą, jaki będzie wyrok. To jest ciekawe, że w sumie to nikt chyba nie zaprzeczył, że będzie taki sąd. Także ludzie, gdzieś to hasło sąd ostateczny jest w ich świadomości, ale takim ja miałam wrażenie, że ludzie się boją po prostu zmierzyć z tym pytaniem, co się wtedy będzie działo, czy ja się znajdę. Odkładają to na później. I tutaj pojawia się pytanie właściwie rzeczywiście, skąd... czyli jakaś taka religijność, czyli gdzieś myśli o Bogu, o sądzie, o sprawiedliwości, gdzieś tam w nich się kołatają, ale absolutnie nie mają wiedzy biblijnej. Tam jedna pani chyba odwołała się z Wrocławia, akurat ta uczestniczka sądy, odwołała się do Biblii, ale dalej ma takie myślenie, że zbawienie czy bycie w niebie jest za przestrzeganie jakichś praw biblijnych. Nie? To jest myślenie Żydów Starego Testamentu. To przed Jezusem tak myślano. Czy sąd ostateczny będzie sądem za uczynki?
Jeśli ktoś się znajdzie na sądzie ostatecznym, bo to jest ważne, ważne takie przypomnienie, że nie każdy znajdzie się na sądzie, tym, gdzie będzie rozstrzygane piekło. Bo kto się znajdzie już na sądzie ostatecznym, to jedynym wyrokiem, jaki usłyszy na podstawie zważenia jego uczynków, już odwołuje się do tej koncepcji wagi, która w większości Polaków tak, ona padła na początku sądu i rzeczywiście pojawiały się takie głosy, że przewija. Jestem grzeszna, to na pewno do Boga nie pójdę, czyli Przynajmniej nie od razu jakoś tu widać, że gdzieś koncepcja katolickiego czyśćca gdzieś u tej pani się pojawia. No ale to, co mówi Biblia, można zobaczyć w Księdze Objawienia, w jednym z ostatnich rozdziałów, w rozdziale 20, opisany jest ten sąd. I to jest właśnie ten sąd powszechny, że wszyscy umarli, którzy nie są zapisani w Księdze Życia, staną na tym sądzie, ich uczynki zostaną ujawnione i wszyscy pójdą do piekła. Wszyscy ci, którzy staną na tym sądzie, gdzie ich uczynki będą miały być ocenione, to nie będzie, że masz dobre i złe uczynki. Czyli nie będzie wagi na sądzie ostatecznym. Nie będzie wagi, będzie tylko pokazanie twojego zła. Bo Bóg powiedział, że można za uczynki wejść do nieba, ale tylko pod jednym warunkiem. Że przez całe życie, od narodzenia do śmierci, nie popełnisz żadnego zła. Będziesz doskonały. To Jezus Chrystus tego dokonał. Przeżył doskonałe, bezgrzeszne życie. Już wiemy, że nikomu z nas to się nie uda. Czyli droga, żeby zasłużyć sobie na zbawienie, na niebo, jest zamknięta dla każdego z nas w momencie, kiedy pierwszy razśmy zgrzeszyli. Bo Bóg powiedział, może powiedzieć, że to jest straszna wizja takiego sądu. Zaraz powiem, jakie Bóg dał rozwiązanie. Bóg powiedział, że zapłatą nawet za jeden grzech jest wieczne oddzielenie od Boga. Zapłatą za jeden grzech jest wieczna śmierć. Nie? W liście do Rzymian na przykład można sobie o tym poczytać. Ale właśnie dlatego przyszedł Chrystus na ziemię. To ten najbardziej znany werset z Biblii Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Świat to nie jest tam że takie góry, rzeki, tam pajączki, listki, zwierzątka i tak dalej. To ciebie i mnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli grzesznych, złych ludzi, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, czyli trafił do nieba. Czyli nasz los z powodu naszych grzechów jest jeden. Potępienie, niemożność wejścia do nieba, ale dzięki temu, że Jezus przyszedł na ziemię i umarł zamiast nas, dla każdego z nas niebo jest przygotowane. Pytanie tylko, nie każdy z nas znajdzie się w niebie. Tylko ci, którzy zawołają do Jezusa, Jezus baw mnie. Ci, którzy zaufają, czyli uwierzą Jezusowi. I w Ewangelii Jana w 5 rozdziale już mamy. Ci, którzy zaufali Jezusowi, nie pójdą na sąd. Przeszli ze śmierci do życia. Ja na sąd ostateczny się nie wybieram, bo należę już do Jezusa Chrystusa. Ty chyba też. Tak, też cieszę się bardzo. Decyzję, co byś powiedział szczególnie uczestnikom naszej dzisiejszej sądy z tych trzech miast. Jakbyś dotarł z takim przesłaniem na ulicy, co zrobić, żeby nie znaleźć się na tym strasznym, z perspektywy ludzkiej, na pewno strasznym sądzie ostatecznym. Jeśli nie wiesz, co cię czeka po śmierci, to rozumiem. Jeśli się boisz tego, co cię czeka po śmierci, to też rozumiem. To wiedz, że ktoś z tamtej strony, Jezus Chrystus, przyszedł i nam pokazał, jak to się stanie. Jeśli nie wiesz, weź do ręki list Jezusa do ciebie. To się nazywa nawet Nowy Testament, czyli nowe przymierze, Nowy Testament, czyli coś dla ciebie przygotowane, osobiście dla ciebie. Tu masz jasny przewodnik tego, jak to będzie. Tu masz jasno określone, w jaki sposób możesz uniknąć piekła i znaleźć się w niebie. Stąd którędy do nieba. Jezus to podsumował. Ewangelia Jana 14,6. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.
Tu znajdziesz te słowa. Tu znajdziesz ten opis też sądu ostatecznego, na którym znajdą się ci, którzy nie zawołają do Jezusa Chrystusa, a będą osądzeni z powodu swoich uczynków. No i wyrok jest jeden. Wieczne oddzielenie od Boga. Także jest śmierć i jest życie. Ty masz wybór. Dla tych, którzy nas słuchają, to powiem, że pastor Chojecki pokazuje Nowy Testament. Jeśli nie macie egzemplarza Biblii, piszcie do nas. Chętnie wam wyślemy kontakt@megakościół.pl. Jeszcze wrócę do tej wypowiedzi na sądzie. Po co o tym mam teraz myśleć? Zobaczę, jak ten sąd będzie wyglądał, jak umrę. Co byś powiedział na taki argument, że po co mamy się dzisiaj zastanawiać na przykład nad tym, jak będzie wyglądał sąd ostateczny? Skoro nie widzimy tego, nie możemy w jakiś sposób obiektywny tego zweryfikować, żyjemy tu i teraz i może lepiej skupić się po prostu na dobrym życiu tutaj, niż myśleć, co będzie po śmierci. No, dobrym życiem, jak już powiedziałem, nie jesteśmy nigdy w stanie sobie zasłużyć na niebo, bo gdybyśmy mogli zasłużyć, możemy zobaczyć w liście do Galacjan w 2 rozdziale, tam jest, jeśli zbawienie, uratowanie od śmierci, sprawiedliwość byłaby możliwa przez nasze wypełnianie prawa Bożego, to Chrystus umarł na darmo. Niepotrzebnie Chrystus umarł. A jeśli uważasz, że Chrystus przyszedł na ziemię, umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał, żyje, dziś chce wejść do twojego serca, to nie czekaj, nie mów sobie, a to tam nie wiem, zobaczę i tak dalej, bo sprawa twojego wiecznego przeznaczenia, czy pójdziesz do nieba, czy pójdziesz do piekła, rozstrzyga się tu, na ziemi, nie w przyszłości. Także to ktoś sobie myśli, a zobaczę, może pójdę pod ten numer albo pod ten numer. Nie. To, co tu zdecydujesz na temat Jezusa Chrystusa, albo uznasz w Nim swojego Zbawiciela i Pana, Boga Wszechmogącego, albo powiesz, nie, poczekam, pomyślę, zastanowię się, może kiedy indziej. To jest twój wybór. I na tej podstawie Bóg cię albo weźmie do nieba, albo sam odpowiesz za swoje grzechy. Na koniec mam jeszcze głos od jednego z widzów Idź Pod Prądy. Być może zabrzmi to pysznie, ale sąd ostateczny wyobrażam sobie tak, że staje w prawdzie z pokorą i z miłością. Tam po drugiej stronie. Cały bagaż doświadczeń, wszystko co udało mi się zrobić, zabiorę ze sobą. Mam nadzieję, że szef poklepie mnie po ramieniu, wybaczy, ucieszy się na mój widok i zaprosi do siebie. Chciałbym, aby podsumowaniem było słowo zapraszam do mnie. No, wizja taka piękna, optymistyczna, tylko zawsze mówię, skonfrontuj to, co myślisz o tym, co nas czeka, czy co ciebie czeka po śmierci, z tym, co powiedział Jezus Chrystus. No, on powiedział prawdę, to nie boli wziąć do ręki i sprawdzić. Rzeczywiście, jeśli zawołałeś do Jezusa Chrystusa, jako do Boga Wszechmogącego, który z miłości do ciebie, do mnie przyszedł na ziemię, bezgrzeszne życie doskonałe przeszedł, a potem został niesprawiedliwie wydany, osądzony i ukrzyżowany i umarł za w twoje miejsce. Ale potem zmartwychwstał i teraz oferuje ci miejsce w niebie, bilet do nieba. To on jest tym biletem, drogą do nieba. Możesz w każdej chwili do Niego zawołać. Jeśli to zrobiłeś, to tak, tam czeka cię. Radość w niebie już następuje w momencie, kiedy ty zawołasz tu na ziemi do Jezusa Chrystusa. Wtedy Biblia mówi, że w niebie wybucha ogromna radość wśród aniołów, że kolejny grzesznik wybrał Jezusa Chrystusa i będzie w niebie, kiedy skończy tutaj życie na ziemi. Rzeczywiście apostoł Piotr na przykład opisuje życie człowieka, który idzie do nieba, właśnie na ziemi zaprosił Jezusa Chrystusa, że tam szeroko otwarte drzwi. A apostoł Paweł mówi, ja się nie boję śmierci. Chociaż właśnie jest w więzieniu w Rzymie, gdzie, wiecie, no, trup ściele się gęsto. On mówi, dla mnie śmierć to zysk, bo to bycie z moim Panem, Jezusem Chrystusem. Jeśli masz wątpliwości, czy zasługujesz na piekło, czy jesteś dobry, czy zły z natury, to teraz polecamy wam animację. Nie jesteś święty? Tutaj postawimy kropkę. Jeśli macie więcej pytań, piszcie do nas. Gorąco was zachęcamy do kontaktu z projektem Mega Kościół, z telewizją Idź Pod Prąd. To był program Którędy do Nieba. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję tobie i państwu. Do zobaczenia.
wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech, nawet jeden, należy się kara potępienia. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Zapłatą za grzech jest śmierć. W oczach Boga, który sądzi przecież żywych i umarłych, ty i ja jesteśmy źli. Sprawiedliwie należy się nam piekło. Kiedy uświadomisz sobie, że z powodu twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał: wykonało się. Dosłownie powiedział: zapłacone. Jezus zapłacił za ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech. Decyzja należy wyłącznie do ciebie, a twoja wieczność zależy od tego, co wybierzesz. Bóg szanuje twoją wolną wolę. Możesz sam zapłacić za swoje grzechy, czyli pójść do piekła, ale możesz przyjąć zaproszenie Jezusa, który mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co ty na to? To do ciebie. Jeśli z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa, by przebaczył ci twoje grzechy i zamieszkał w twoim życiu, On zrobi to, co obiecał.